We Lwowie po raz 10 odbył się konkurs Indeks imienia Mariusza Kazany. Jego ideą jest wspieranie młodych ukraińskich artystów. Zwycięzcy będą mogli odbyć staż w polskich uczelniach. Laureatką tegorocznej edycji konkursu została graficzka Lidia Chołosko, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie. Ten konkurs jest ważny, otwierają się nowe możliwości, poznajesz więcej osób, które myślą podobnie jak ty, widzisz swój kraj z perspektywy. Będąc na Ukrainie, wszystko jest tak bliskie, że czegoś możesz nie zobaczyć. Z polskiej perspektywy to wygląda inaczej. Tak samo dla kolegów z Polski cenny jest kontakt z Ukrainą. Mogą zrozumieć, na jakim etapie my się znajdujemy. Praca Lidii, zatytułowana Mak, to grafika wykonana w technice mezzotinty. W swojej pracy chciałam pokazać, co się dzieje z duszą, jak czuje się człowiek w czasie wojny. Te prace poświęciłam każdej osobie, która niezależnie od sytuacji życiowej nie przestaje wierzyć. Konkurs zorganizowały Fundacja imienia Mariusza Kazany i Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Jego celem jest promocja współczesnej sztuki, przede wszystkim grafiki. Jest to ogromna szansa dla młodych artystów ukraińskich, którzy wyjeżdżają na staże artystyczne do wspaniałych polskich uczelni. Wyjeżdżają do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie lub Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie czy we Wrocławiu. I mają możliwość poznania zupełnie z innego spojrzenia na grafikę, którą zajmują się w Akademii Lwowskiej. Bardzo cieszy to, że polscy i ukraińscy artyści dalej współpracują, że konkurs trwa, że konkurs wyłania nowych laureatów co roku i że młodzi artyści dostają tę szansę i możliwość dalszego rozwoju i pracy. Finałowi konkursu w Muzeum Narodowym we Lwowie towarzyszyły wystawy polskich artystów Obraz natury Błażeja Ostoja-Lnińskiego oraz Curiosity Agnieszki Cieślińskiej-Kaweckiej. Jestem bardzo zadowolona, że jednak odważyłam się przyjechać pomimo jednak takiego dreszczyku niepokoju, że może być różnie. I to jest chyba bardzo ważne. Właśnie w czasach, kiedy są te czasy barbarzyńskie, to jednak ten promyk, który przynosi sztuka, jest bardzo ważny. Patronem konkursu jest Mariusz Kazana. To były dyrektor protokołu dyplomatycznego Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a zarazem miłośnik sztuki i założyciel Galerii u Dyplomatów. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem.